Jak człowiek z miasta czuje się w Tarnobrzegu? No myślę, że jako zawodnik no nie ma to jakiejś wielkiej różnicy, że tak nie patrzy się to w takiej perspektywie kibicowskiej. Wiadomo, przed przyjściem wiadomo, przychodziło przez głowę myśl z racji tego, że jestem wychowankiem w Stali Mielec, że no, siarka Tarnobrzeg to może nie jest dobry kierunek, przynajmniej właśnie ze względu tego kibicowskiego. No ale jeżeli chodzi o perspektywę piłkarską, perspektywę zawodnika, no raczej się na to nie patrzy. Miałem też epizod w Wersowi, którym też jest wielkim wrogiem Stali Mielec, więc ja nie miałem wtedy żadnego problemu, więc teraz też no nie bałem się tego, że będę miał problem u siebie w Mielcu. Moja pozycja w klubie troszkę się zmieniła, może tam nie będę się wgłębiał bardzo w to, co było, ale no, musiałem odejść i ze strony powiedzmy klubu, i ze strony swojej. A wybrałem siarkę Tarnobrzeg. Myślę, że w dużej mierze tu i osoba trenera mnie przyciągnęła tutaj do Tarnobrzega. Też wiadomo, nie jest daleko od Mielca, gdzie mieszkam, gdzie prowadzę tam swój jakiś interes. No ale mówię, przede wszystkim osoba trenera. Myślę, że no, już współpracowaliśmy wcześniej. Dobrze nam się współpracowało i mi, Maćkowi i Mariuszowi. Dobrze wspominamy te czasy, więc dlatego nie wahaliśmy się tutaj przyjść. Tak, w Mielcu spędziłem teraz 3 lata. Zadzwonił do mnie trener Gąsior, zaproponował grę w tarnobrzeskiej siarce. Po jakichś tam negocjacjach, po rozmowie z trenerem podjąłem decyzję, że chcę grać w Tarnobrzegu i tak tu trafiłem. No, przyszli tutaj ze mną Mariusz i Kamil. Na pewno łatwiej było wejść w drużynę, wejść w klimat szatni i to na pewno pomogło, ale myślę, że głównym czynnikiem był tutaj trener Gąsior i zdecydowałem się na grę w siarce. Oczywiście, przyszliśmy we trzech, zresztą trzymaliśmy się wcześniej razem też jeszcze przed przyjściem, nie było tak, że nie wiem, w szatni siedzieliśmy daleko od siebie, właśnie wręcz przeciwnie. Z Mariuszem chodziłem do klas 6 lat, więc też się bardzo dobrze znamy z tej perspektywy. No i oczywiście we trzech raźniej no. I razem jeździmy i no, myślę, że to miało duży plus. Znamy się już ponad chyba 10 lat, także gramy na pamięć. Też ja dawno nie grałem, bo jestem po trzech operacjach, ale zaczynam już sobie przypominać, jak to jest, więc no, wygląda to coraz lepiej. Klimat jest fajny, chłopcy w szatni też są bardzo przyjaźnie nastawieni. W szatni panuje fajna atmosfera, zaczynamy się fajnie rozumieć i na boisku, i poza nim, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Myślę, że na początku my sami nie wiedzieliśmy, na co nas stać tak naprawdę, ale przez ostatnie 2 tygodnie, 3 tygodnie ten skład się kompletował. Wiadomo, wypadł Nadolski, co wydawało się, że będzie dużym problemem. Jednak jak widać, no, problemem nie jest. Kądzie przesunięty do środka obrony naprawdę bardzo pozytywnie. I no, myślę, że nie jest to dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie. Z racji tego, że przerobiłem to w Mielcu. Też zaraz po awansie u nas było 4-5 zawodników, którzy grali już na tym szczeblu. A jednak zrobiliśmy wicelidera na jesień, więc myślę, że to nie jest wielki problem. Myślę, że gramy to, na co nas stać, bo mamy drużynę młodą. Może tutaj kibice przyzwyczajeni byli przez ostatnie lata do wielkich nazwisk, którzy już wcześniej zaistnieli na tym poziomie. Teraz tak nie jest. Jest dużo zawodników, którzy tak naprawdę chcą się pokazać, chcą się wybić. No i właśnie dlatego, że jest ta ekipa, jest młoda, zgrana, jak widać. Dogadujemy się wszyscy, atmosfera jest bardzo dobra. Nie mamy zbytnio szerokiej kadry. Każdy, kto jest na treningu, praktycznie ma szansę dostać się do tej osiemnastki i pokazać, udowodnić trenerowi, że naprawdę można, warto na niego stawiać. Mi się wydaje, że fajną mam grupę w tym momencie. Jest dużo chłopaków, którzy są powiedzmy moimi rówieśnikami, są powiedzmy tam rok czy 2 lata starsi. I no, mamy ze sobą dobry kontakt, nie? Mi się wydaje właśnie, że przez to też w tych pierwszych 2 meczach jakoś to fajnie zafunkcjonowało. Przede wszystkim jest większy spokój. Już teraz wiemy mniej więcej, co gramy, co grają przeciwnicy i
teraz mniej przynajmniej się boimy. Wiemy, że możemy po prostu sobie pozwolić więcej na boisku pokazać, więcej biegać i naprawdę dajemy z siebie wszystko. Czy jesteśmy zaskoczeni? Myślę, że nie. Myślę, że ja byłem pewien, że ta drużyna jakoś się wykrystalizuje, że po prostu zaczniemy dobrze grać, tylko nie byłem pewien, kiedy to nastąpi. Że akurat odpaliliśmy od samego początku, to tylko się z tego cieszyć. No myślę, że no nie spodziewaliśmy się na pewno tego. Przez ten okres przygotowawczy działo się tak dużo w tym klubie, że jesteśmy sami zaskoczeni pozytywnie na pewno i cieszymy się, że kibice też są zadowoleni z naszej postawy, że walczymy. No i myślę, że w Derwach przede wszystkim teraz ze Stalową pokażemy znowu przede wszystkim serducho. No tak, to jest zawsze mecz derbowy. W szatni wiadomo, już od poniedziałku zapomnieliśmy o meczu ze Zniczem, myślimy tylko o Stalowej Woli, przygotowujemy się do tego meczu. Rozmawiamy też między sobą. Trener też myślę, że przygotowuje już treningi oraz całą taktykę pod tą drużynę. Także no, ja mogę obiecać tylko tyle, że zdamy z siebie wszystko, bo na pewno dla kibica z Siarki mecz derbowy ze Stalową Wolą jest czymś więcej niż tylko meczem. Dlatego mówię, mogę obiecać tylko tyle, że zrobimy wszystko, żeby zdobyć 3 punkty. Mecz derbowy, no jak to mówią, mecz derbowy ma swoje prawa. Na pewno będzie ciężki, jak każdy mecz w tej lidze, bo i tamten sezon i początek tego sezonu pokazuje, że każdy z każdym może wygrać. No na pewno jedno, czego nie może zabrać, to walki. Oczywiście, jeżeli damy z siebie wszystko, jeżeli powalczymy, jak to się ładnie nazywa, to myślę, że przywieziemy 3 punkty, bo to jedziemy. Tak, jeszcze będę zawodnikiem Stalowej Woli przez te ostatnie pół roku. No to drużyny, które przyjeżdżały do Stalowej, po prostu no, musiały pokazać charakter i musiały się tam spełnić na maksimum swoich umiejętności, żeby wywieźć po prostu jakieś punkty ze Stalowej. No, na pewno ciężki teren, ale myślę, że wiadomo, no derby rządzą się swoimi prawami, tak samo i na trybunach, tak samo i na boisku. Niech wygra lepszy, no ja jakoś tam po prostu w wyniku nie będę powstawał. No idę zrobić swoje, po prostu będę starał się wykonać na boisku to, co potrafię najlepiej. A wiadomo, no kibice wiemy o tym, że się po prostu nie są sympatii, nie darzą sympatii dłużej do siebie, ale ja tym się nie będę jakoś zagłębiał. No pewnie tak będzie, że usłyszę parę ciepłych słów, że tak powiem. No ale mówię, powtarzam, no, jeszcze pół roku temu strzelałem bramkę w derbach dla Stali Stalowa Wola. No, teraz będę grał w Siarce Tarnobrzeg, będę starał się zrobić tak, żeby może akurat się powtórzy, że też strzelę bramkę, no ale mówię, nie będę jakoś tam się mega napinał, w sensie jeśli chodzi o kibiców. Nie pompujemy się jakoś specjalnie, ale widać, że ten tydzień od samego początku, od poniedziałku widać, że na treningach jest dużo walki, widać, że każdy z zawodników, który będzie miał miejsce w 18, no chciałby zagrać w tym pierwszym składzie i to widać, no po prostu. No myślę, że zaczął się dopiero przed meczem, tak naprawdę taka motywacja, nastawienie, teraz jest przygotowanie do każdego meczu ligowego, no bo jednak ta praca w tygodniu musi wyglądać tak samo co tydzień. Myślę, że no, oczywiście jest mecz derbowy, tak jak pan mówi, wcześniej w Mielcu takie mecze właśnie były, czy też ze Stalową, oczywiście z Siarką, to były te mecze derbowe, na których tydzień przed kibice podchodzili i mówili, że to jest najważniejszy mecz, tak, że musicie wygrać. No to myślę, że to jest teraz też taki mecz. Na razie jest ogólnie luz i tak żyjemy tym meczem, ale gdzieś każdy bardziej w sobie to odczuwa i myślę, że bliżej weekendu już poczujemy tutaj atmosferę w Tarnobrzegu i i co, no i trzeba jechać, walczyć i tyle, no i zdobyć 3 punkty i przywieźć do Tarnobrzega.